Witam was, widzowie, bardzo serdecznie w kolejnym odcineczku Bosiem. Z tej strony oczywiście Janinka Bosia. Słuchajcie, co będziemy dzisiaj robić? Miałam takie marzenie, żeby wytestować sobie, kurczę, tą sprężynóweczkę, chyba tak to się nazywa. Sprężynówka, tak? No, coś takiego, ona ma takie fajne wałeczki. Kurde, chciała zobaczyć, jak to się kręci, jak to chodzi. No i może byśmy sobie to zesprężynowali. I zanim po prostu, wiecie, zaczniemy pracę tam nad kukurydzą, bo ona jeszcze musi podrosnąć troszeczkę, ale myślę, że już niedługo się za to weźmiemy. To wpadłam na pomysł, żebyśmy sobie obrobili troszkę to pole. Weźmiemy może do tego zetorka, żeby trochę więcej mocy było. Opuścimy sobie troszeczkę tur. No i sobie padłam na pomysł, dobra, polecimy, zesprężynujemy i ja później sobie na szybko może jakiś poplon tam zasieję czy coś. Aj, kurczę, tu jest ten, tu jest obciążnik sąsiada, ale sąsiadowi na razie ten obciążnik nie będzie raczej potrzebny, jak coś to ja mu gadałam, żeby przyjeżdżał, brał, on będzie wiedział, gdzie stoi, sobie znajdzie na pewno. Bo my tam z sąsiadem jesteśmy tak dogadani, że on umie na gospodarstwie, się nie krępuje. Ja u niego też mogę łazić, gdzie chcę. Powiem wam, to jest jedyny chyba w porządku sąsiad na tej wsi, tak szczerze mówiąc. Dobra, mamy sprężynówkę, podnosimy. Chyba tu jakoś specjalnie trudno i podciepiać nie trzeba. Także wytestujemy sobie. No właśnie na tym polu, na tym rzysku, kurde, już zaczyna rosnąć zielicho i to fest. No to mówię, kurczę, no trzeba to jakoś poogarniać. To sobie cykniemy ze torkiem, to porobimy. O, dobra, opuszczamy. Ja tam później poprzeczniakami to ponaprawiam. No i jak to robi, zobaczmy. Ty, no chyba nie jest źle, co? Chyba dramatu nie ma, tak szczerze powiedziawszy. Dobra, fajnie jest. Fajnie jest, na to jeszcze popląd pójdzie tak raz, dwa siany. I myślę, że będzie kurde w sam raz. W sumie mogliśmy wziąć tego Ursusa do tego sprężynowania. Myślę, że Ursus by na spokojnie sobie poradził. Ale chciałam się pobawić ze torkiem. W zetorku w środku przynajmniej cicho, elegancko. Wiecie, jak to jest, tu kabina, ładnie, ciepło. A dzisiaj taki trochę, no ładna pogoda, ale chłodniejszy dzień, szczerze mówiąc. To se mówię, dobra, zetorkiem porobię. A tu w sumie Ursus czasami pod górkę mógłby mieć problem, tak mi się wydaje, że... Czekajcie, czym my robiliśmy? A nie, to jako bornik wyrzucaliśmy, ale to Władimirca my wzięliśmy z początku. To Władimirec pod górkę trochę zdychał. Ale później chyba właśnie to przepięliśmy do Ursusa. Do Ursusa rozrzutnik przepięliśmy, nie do zetorka. No i Ursus sobie na spokojnie radził. Ej, fajnie to wygląda i szybko w miarę ta robota idzie, zobaczcie. A możecie mi w wolnym czasie powiedzieć, co tam u was słychać, jak tam u was szkoła idzie, jak tam u was praca, co tam u was słychać, ja chętnie poczytam, lubię odpowiadać właśnie na wasze komentarze. Kurde, widzicie, wydaje się, że ten, że ta sprężynówka w sumie szeroka jest. Jak tak jest podczepiona do ciągnika, zobaczcie, o, cała szerokość ciągnika. Ale tak jak się patrzy na jeden przejazd, to kurde, cienki, trzeba się trochę najeździć. No ale i tak w sumie szybciej taką sprężynówką, niż by przyszło orać, załóżmy, trzyskibowym pługiem czy coś, no to już wtedy dłużej. No ale raczej wyjścia nie będziemy mieli, popląd trzeba będzie zaorać. Albo ja mam jeszcze tam taką fajną, fajną taką glebogryzarkę, nie wiem czy wszyscy widzieli, najwyżej później ją pokażę. No to tą glebogryzarką w sumie by można było chyba po poplonie zrobić. Nie wiem, w sumie możecie mi doradzić, bo ja aż tak bardzo się nie znam. Czy to by można było poplon glebogryzarką zrobić, czy... Znaczy ja nie wiem, czy to się nazywa glebogryzarka, pokażę wam.
Gdzie to stało? To, to jest chyba taka glebogryzarka. Ostre, fajne te, zobaczcie. Nie wiem, jak to się nazywa, te kawałki takie. No, fessą. Albo unią po prostu to weźmiemy, zaoramy i tyle. Zobaczymy jeszcze, zobaczymy. I jak to będzie, jeszcze sobie tam wszystko ustalimy. Mamy czas na spokojnie. Oby tylko, ja tak mówię. Oby tylko tutaj o, zesprężynować i posiać później ten poplon, zanim zaczniemy po prostu pracę nad kukurydzą. Zanim zaczniemy pracę nad kiszonką, produkcją kiszonki dla krówek. To sobie tu pogarniamy na polu, żeby tu już mieć na czysto. A później jak już się kukurydzę skosi, poplon trochę podrośnie, zanim tam się ogarnie na polu, zanim się tam pokultywuje poże, to tu już będzie można poplon właśnie porywać albo glebogryzaro przejechać. Jeszcze zobaczymy. A jeszcze tak w sumie, mówiąc o raniu i w ogóle, to ja tak sobie myślałam, że... Ale coś walnęło. Dobra, ja sobie tak myślałam, żeby może... tutaj gdzieś za świnkami, zobaczcie, mamy tam takiego nieużytku kawałek. No i sobie tak zastanawiałam się, czy by tam nie zrobić, nie wiem, dwóch, trzech, może nawet czterech pasków pługiem. I sobie zasiać tam ziemniaczki, wiecie o co chodzi. To też będzie można to w sumie ogarnąć, nie? W wolnym czasie. Jak będziemy, załóżmy, tu poplon orać czy coś, to tam już sobie przejedziemy pługiem, później może jakimiś bronami czy coś, żeby to już też mieć przygotowane pod następny sezon. Jak będziemy siać, to co, zasadzimy sobie też... Czy ja mówiłam buraczki? Nie, mi chodziło o ziemniaki jak coś. O ziemniakach mówiłam. Myślałam, a może powiedziałam o buraczkach, nie wiem, nie pamiętam. W każdym razie chodzi mi właśnie o ziemniaczki. Myśmy sobie ziemniaki, o tutaj zobaczcie na tym nieużytku, o tu gdzieś taki paseczek. Wiecie, tu już nawet nie chodzi, że na sprzedaż czy coś, tylko żeby tak o, dla siebie mieć do obiadu na ten... No, żeby zrobić kartofelki, tu jakieś puree, czy co do obiadu. Wiecie o co chodzi. Czy o jakiemuś sąsiadowi dać, jak będzie chciał. Moja życzliwa kobieta. No, a tu w sumie nieużytek jest i tak. Może z czasem to w ogóle myślę, żeby ten cały nieużytek zaorać, czy coś i tam łąkę zrobić, tak jak tu. No ale to wszystko z czasem, zobaczymy, bo na razie nam te łąki, co mamy, wystarczają, także... No ale będzie można coś tam zrobić, w sumie nawet kawałek zboża posiać. Bo ja ogólnie na początku, pamiętam, myślałam, żeby ten nieużytek jakoś zaorać czy coś, ale widzicie, dobrze, że tego nie zrobiłam, bo właśnie ja pomyślałam, że trzeba będzie zrobić przecież silos na kiszonkę, tak samo... Dobrze, że nie zaoraliśmy tego i w ogóle, bo byśmy nie mieli gdzie świnek postawić, a tak to... tak to świnki, zobaczcie, chlew, tak dla świnek to chlew. Tak to chlew stoi dla świnek. O, jeszcze tu, ja omijaki poprawiam jak coś. O, jeszcze zostawiłam kawalątek. Ja to jestem dokładna kobieta, nie lubię takich... niedomówień, zobaczcie. O, popatrz, nie cofnęłam wystarczająco. O, teraz będzie luks. Teraz nie ma omijaka. Luksik. Dobra. I zobaczcie, my tu gadu, a... Trzy czwarte pola zrobione. Robota w re, kurczę, robota w re. Dobrze. Będę musiała posprzątać trochę w tym ciągniku, bo już syfu naniosłam. Tutaj to mi w ogóle jakiś ptak nasrał chyba, nie wiem. A może pies w las, może otwarte było, pies w las nasrał, a ja nogo żem rozciapciała, to nie wiem. Kurde, te miejsce na polu to mi się źle kojarzy. Nie wiem, czy pamiętacie, ale właśnie w tym miejscu... Ursusa rozerwałam. Rozerwałam zacięcie w Ursusie. Kto nie widział, to...
to może zobaczyć odcineczek, ale to szkoda gadać, szkoda się pić ryja. No i Ursus poszedł na złom, ale trudno, coś się kończy, coś zaczyna, prawda widzowie? Nie ma się co smucić, nie ma się co smucić, nie ma się co tutaj obwiniać jakoś, no tak miało być już. Oj, oj, oj. Dobra, ruszamy. Dawaj, dawaj. Zetorek, nie opierniczaj się. Dobra, w sumie może ja już dokończę tutaj sprężynować te pole i wrócę do was, jak już zaczniemy siać. Dobra, żeby was też tu nie zanudzać. Albo może jak poprzeć jaki będę robiła, dobra. I tu sobie, o. Już tu zrobiłam, jeszcze sobie pierdzielniemy, o. Poprzeczniaki, tylko żeby to też równo było. Proszę ja ciebie. Proszę ciebie, ja ciebie, o. Tu najgorzej przy tym drzewku, kurde, bo tam nie dostanę chyba. Żeby nie uderzyć też za mocno. O. Dobra, to tam ja poprawię, tam ja poprawię. Ogólnie jeszcze właśnie odnośnie poplonu sąsiad mi doradził, żeby posiać rzodkiew oleistą. No to mówię, dobra, posieję rzodkiew, bo ja zazwyczaj zawsze jak używałam poplonu, czy coś to się siało, jakiś rzepak, czy coś takiego, ale on gadał, ty Janina, posiej kurcze rzodkiew, rzodkiew to taka i taka, ja to zawsze sieję rzodkiew. Mówię, dobra chłopie, jak mówisz, że rzodkiew to rzodkiew. Posieję rzodkiew, no i właśnie on mi dał tam swoich nasionek, gada, że o tu takie super. Dobra, będziemy siać rzodkiew. Tylko mówię, ciekawe czy mój ziemnik wyrobi. No ale zobaczymy, mam nadzieję, że będzie dobrze. Czekajcie, bo mi się tu słuchawki odpięły. Muszę dopiąć. O! Jest dobrze. Można robić teraz robotę. Jeszcze tam na dole musimy zrobić tego poprzeczniaka. Ale to już ja dorobię, na spokojnie. Na spokojnie, tylko jeszcze tu poprawimy omijaka, bo ja nie lubię omijaków. Bardzo nie lubię, nie cierpię. O! I cyk. No i tam na dole trzeba zjechać, zrobić. Jestem, widzowie, właśnie u sąsiada, podczepiam siewnik jego. On do mnie gadał, Janinko, jakbyś chciała, to bierz siewnik. Bo ja tam mówiłam, że mam tego kutnowiaka. Się bałam, że to może nie pójść czy coś. A on tu, zobaczcie, przygotował dla mnie siewnik i saria. Patrzcie, elegancki. I zobaczcie, jeszcze nasion nasypał. Skurczybyk, dobry ten sąsiad mój, ja wam gadam, widzowie. Dobry chłopulek. On wszystko mi potrzeba, on zawsze, on jest dobry chłop. On jest dobry chłop. Trzeba będzie mu jako flaszkę przynieść. Niech się cieszy. Dobra, jedziemy, nie ma co gadać, ale naprawdę, żeby wszystkie sąsiady byli jak ten, a oj tu. To by było dobre życie. Ale zazwyczaj to mędy. Nie wiem, on mnie lubi, ja tam na niego nic nie mam, on jest dobry chłopulek. No i dzięki niemu sobie można poplon posiać całkiem sporym siewniczkiem. Tylko czekajcie, musimy sprawdzić, czy to dobrze idzie, że sieje. No, chyba wszystko w porządku. To siejemy. Nie będziemy tu gawędzić, a nie wiadomo czym. Ale się kotłuje, ja pierniczę, naprawdę. Kotłuje się west. Sucha ziemia. Sucha ziemia, nie padało teraz. Ostatnio padało chyba trochę jak ten. Co ten wypadek, że miałem motorem w kukurydzy. Nie w kukurydzy, no przy kukurydzy. Ale motorem, że wypadek miała, jak kukurydzę oglądałam. A później, że leżała w słonecznikach, to wtedy trochę popadało. No ale od tamtego czasu nic i zobaczcie, jak się kotłuje. No swoją drogą, kto nie widział mojego wypadku, kurde, to zapraszam do obejrzenia, bo ajajaj, był dym jeszcze większy, jak zobaczcie ten kurz z siewnika, to jeszcze większy dym był. No ale nie ma co się przejmować, nie ma co przeżywać,
Trzeba żyć dalej. A, no i właśnie, zmieniłam sprzęt, zobaczcie, bo Zetor został na gospodarce, mówię. O, żeby tutaj widzowie nie gadali, że ja wszystko jednym ciągnikiem. No to wzięłam teraz Ursusa, żeby trochę takiej zmienności zachować, wiecie o co chodzi. Podnosimy szybciutko, żeby nie było, ja podnoszę. Podnoszę, tylko się tak nie oglądam cały czas do tyłu. Ale nie zapominam podnosić, widzowie, nie martwcie się. Jeszcze aż tak nie trzeźwa nie jestem. Jeszcze aż tak źle ze mną nie jest. Kurczę, mogłam z tamtej strony zjechać, a nie z tej. Z tamtej strony mogłam się wbić w pokos. Dobra. Tu już posiane. Słabo widać, kurczę, sucha ziemia i słabo. Słabo to widoczne, gdzie już było robione, a gdzie nie. No ale dobra, jak posiejemy dwa razy, to trochę wiecie, jak trochę przyłapiemy za bardzo i w którymś miejscu dwa razy tyle będzie, to tam nic się nie dzieje. Przecież to tylko poplon, a jak będzie trochę więcej w którymś miejscu, to nie ma dramatu przecież. Nikt się nie obrazi, jak trochę więcej poplonu będzie w którymś miejscu. Najwyżej nie pójdzie, nie, najwyżej ten. Pod skibę się nie zakryje elegancko, ale myślę, że będzie w porządku, ja pługi dobrze ustawię, będzie dobrze kryło, ja wam gadam. Ja jestem specjalistka od tego typu spraw. Ej, ale zobaczcie, co te sianie, to wcale szybciej idzie jak to sprężynowanie. Bo jednak siewnik trochę wystaje poza obrys ciągnika. Znaczy Ursus w sumie jest mniejszy niż Zetor, ale w Zetorze też by trochę wystawało. Ja nie wiem, tamta sprężynówka to ma chyba ze 2,5 metra, coś takiego, a ziemnik ma 3. Tak, 3. Chyba ma 3 i seria. Albo nie wiem, może z ziemnikiem się trochę szybciej lata, nie wiem. Dlatego mi się może wydaje, że szybciej. Zobaczcie, ja już tyle lat w polu robię, że ja żadnych tych GPS-ów nowoczesnych nie potrzebuję, tylko ja latam jak z GPS-em. Tu się wbijam w pokosy, jakbym na GPS-ie jeździła. Widzicie, starsza kobieta to ma pojęcie przynajmniej. A nie tam jakieś satelity, jakieś NASA czy coś tu. Nie używam żadnych GPS-ów. Bo to jest doświadczenie, to jest to, wiecie, to tego nic żaden GPS nie pobije. To trzeba się po prostu znać na robocie. Trzeba się znać na robocie, ale ja wiem, że na pewno moi widzowie też tak umieją. Też moi widzowie to wszyscy się znają na robocie. Oczywiście mówię tylko o tych, co zostawiają łapeczki w górę i co mają subskrypcje. No, to ja o tych mówię. Bo to są moi prawdziwi widzowie, a nie tam jakieś podrabiańce. Wiecie o co chodzi. O. Trzeba będzie przyjść ze szlauchem tu podlać chyba te pole, bo naprawdę tu pytel sam kurz. A może jako gnojówkę bym... A nie, ja już wiem, bo mnie kiedyś widzowie uczyli, nie można gnojówki, bo się popali. To lepiej gnojówki lała nie będę. A tu zresztą był obornik rzucany na grubo jakiś czas temu, także tu i tak będzie użyźniona gleba jeszcze jak się jeszcze poplon zaora, to już tu nic nie trzeba będzie więcej. Już tu nic nie trzeba będzie żadnej poprawki robić. Już tu będzie w sam raz. O, jeszcze później tylko muszę nie zapomnieć poprzeczniaków zrobić, żeby mi zęba nie wypadło, bo ale nie zapomnę, aż tak dużo flaszków nie wypiłam. Dobra widzowie, ja wam nie będę przedłużała. Dziękuję wam dzisiaj za oglądanie. Nie zapomnijcie o łapeczce i subiku, jeśli się podobało. I widzimy się w kolejnym. Trzymajcie się, pozdrawiam, Janinka Bosia.